Tutaj są tak nasze trofea. Jest wiele nagród i krajowych, i międzynarodowych za organizację Mistrzostw Europy w klasie laser, gdzie byliśmy organizatorem. Także to są takie nasze osiągnięcia. Andrzej Lutomski jest jedną z najbardziej zasłużonych osób dla sportu dzieci i młodzieży. Pomagał we wprowadzeniu do polskiej klasy optymist i laser. Wychowywał wielu mistrzów Polski i Europy, a sam jako żeglarz był reprezentantem Polski w klasie Dragon, w której trzykrotnie zdobył Mistrzostwo Polski oraz zwyciężył w kwalifikacjach na Igrzyska Olimpijskie w Monachium w 1972 roku. Jak sam jednak wspomina, nie oznacza to, że na te igrzyska pojechał. Pomimo wygrania eliminacji krajowych, bo kiedyś nie było kwalifikacji olimpijskich, tylko dla Polski był limit, tam jedna łódka, miałem pojechać do Kielu w 1972 roku na Igrzyska Olimpijskie. Władze Polskiego Związku Żeglarskiego w tamtych czasach miały zawsze takie uwarunkowania polityczne. I uważali, że nie z Gdyni może jechać na Igrzyska Olimpijskie, tylko powinien pojechać ktoś z Warszawy. Przy takich różnych przekładankach pojechał jeden z Warszawy. Ja w każdym razie nie pojechałem. Żeglowałem na dużych jachtach oprócz tego, z dobrymi wynikami. Licząc, że na te Igrzyska pojadę, z uwagi na to, że wygrałem wszystko, i byłem spokojny o swój dalszy jakiś taki wyjazd. Okazuje się, że nie. Nie obraziłem się na świat, ale w związku z tym postanowiłem przestać żeglować i zająłem się właśnie szkoleniem dzieci. I tak nieprzerwanie od 1964 roku Andrzej Lutomski szkoli dzieci i młodzież. O skuteczności jego metod świadczyć mogą wyniki jego zawodników, o których najlepiej opowiada on sam. Nie było roku, żebyśmy nie zdobyli medalu w Mistrzostwach Świata czy Europy. Jednak wkład naszego bohatera w polskie żeglarstwo to nie tylko ilość medali. Pomagał we wprowadzeniu do polskiej klasy optymist i laser, a obecnie wprowadza klasę Open Skiff, do niedawna zwaną Open Big. Między optymistą a wprowadzonym laserem była pewna luka. W związku z tym rozglądałem się, szukałem, która mogłaby wypełnić tą lukę pomiędzy optymistą i laserem, żeby wprowadzić ją taką, która by sobie po przejściu tej klasy radziła sobie na laserze. No i będąc na mistrzostwach w Hiszpanii, w Kadyksie, zauważyłem, że wśród optymistów stoi taka druga, nieduża łódka, ładna, zgrabna. Razem z synem postanowiłem przyglądnąć się, jak to wygląda, kto na niej pływa, jak ona się sprawuje na wodzie. Poszliśmy na regaty, które odbywały się w klasie optymist i ta nowa łódka, która nazywa się Open Big. W wyścigu, który myśmy obserwowali, tych łodzi było 10, to też były początki rozwoju tej klasy w ogóle w Europie i w świecie. Na pierwszym znaku kursowym okazało się, że było na 10 startujących Open Bigów, 9 było pierwszych, potem były 2-3 optymisty i dopiero tam następny. Popatrzałem na dzieci, które pływają na tych łódkach, stwierdziłem, że jest to doskonała łódka, która powinna być w Polsce z uwagi na to, że to jest łódka, która doskonale wybacza wszelkie błędy. To jest łódka, która toleruje niedokończone szkolenie wśród zawodników i ona zawsze wyjdzie z tego zwycięska. Wyróżnienia oraz liczne osiągnięcia Andrzeja Lutomskiego to w dużej mierze zasługa jego wybitnych metod, które w większości na stałe weszły już do elementarza wychowania żeglarskiego w Polsce. Poznałem wiele spraw, które pomogły mi w życiu w zakresie szkolenia dzieci, odpowiedzialności za nich. Wprowadzając tę klasę optymizm, zostałem trenerem i jeśli spojrzymy na wyniki, które ja wyciągałem ze swojego przygotowania do
Igrzysk Olimpijskich. Okazuje się, że był to jedyny skuteczny sposób, gdzie przede wszystkim wprowadziłem dyscyplinę, porządek, poszanowanie, dbałość o sprzętu. Sprzęt, który żeglowały dzieci przeze mnie kierowane, to był najlepszy, najpiękniejszy nie tylko w Polsce, ale i w Europie. A ja nigdy w życiu nie miałem ani trenera, ani opiekuna, ani nic. Trener musi spełniać wszystkie role jako szkoleniowiec, jako wychowawca, jako opiekun. Musi interesować się jego losem, jego szkołą, wynikami w szkole, jak studia przebiegają. Zawodnikiem jest przez cały czas i tą odpowiedzialność taką to ponosi zawsze jedna osoba w klubie, która opiekuje się, nawet nie szkoleniowo, ale moralnie, psychicznie, mentalnie. Po prostu ktoś zawsze jest odpowiedzialny za tego zawodnika, za jego predyspozycję, za jego wynik, za jego osiągnięcia, sukcesy. Do Igrzysk Olimpijskich jest niedużo czasu. Andrzej Lutomski, jak sam mówi, jeszcze żagli nie zwija i cały czas aktywnie działa, dokładając potężną cegłę do szkolenia młodych, polskich, regatowych żeglarzy. Patrząc na jego metody, śmiało powiedzieć możemy, że o jego wychowankach jeszcze usłyszymy.